ta szkoła była tak po prostu jakby w rynku Kochanowic, w samym środku, na zbiegu ulic Lublinieckiej i Częstochowskiej. I to był jeden taki, można powiedzieć, murowany budynek, a obok niego to jest jeszcze do dziś stojący ten długi taki budynek, co teraz tam są sklepy w nim. Ta szkoła już dzisiaj nie istnieje. Po trzech latach, budowana była szkoła z zamku. My jeszcze chodzili do tej starej, ale tam już się robiło. I chyba w 1933 roku, albo czwartym, po raz pierwszy my poszli do szkoły nowej. To było niebo i ziemia. W szkole tej nowej było wszystko na wysoki połysk. Były ławki, chyba do dzisiaj tak są, co siedziało dwóch. Jeden, połączone dwóch uczniów siedziało. No a ławki były nowe, czyściutkie, jeszcze świeciły. Zresztą same wystrój klasy był ładny, dekoracje na korytarzach, tak, że nam się bardzo podobała ta szkoła, że jak otwarli ta szkoła w zamku. W pierwszej klasie my mieli tak zwane tabliczki. A wy coś wiecie o tych tabliczkach? Pisało się rysikiem. Tak. Rysikiem i była tabliczka, no tak jakby twarda jakby szkło, ale to była taka masa, była ładnie obramowana drzewem w takiej ramce. Do tej ramki była dziurka i sznurek i były dwie gąbki. Jedna mokra, wilgotna, a jedna sucha. Bo jak się napisało, się starło i zaś było czyste. W szkole było bardzo ładnie. Nie były nauczyciele, które uczyły nas gotować, szyć. To były takie prace ręczne. Wszystkiego my się w tej szkole nauczyły. No i było bardzo fajnie. I nauczyciele były bardzo miłe, więc było fajnie. No, mi się podobało. Ale kiedy to krótko było, bo później była druga wojna i musieliśmy zaczynać od pierwszej klasy i uczyć się polskiego języka w czasie wojny. No to pół roku my nie chodzili w ogóle do szkoły, dopiero później zrobili tu w tym zamku samym ta szkoła i my chodzili pierwszą klasę, a to były inne też trzy klasy. W czasie okupacji to była szkoła niemiecka. Po niemiecku. I od razu trzeba było mówić po niemiecku. Tak, od razu trzeba było. A jak dzieci nie mówiły, to co? No, zmuszone były mówić po niemiecku. A później to się potem tak, no to było nie bardzo dobre, bo tak, w szkole my się uczyli po niemiecku, jak my zeszli z klasy, to wszystko po polsku, bo to my żyli polskim językiem, nie, trzeba było wszystko umieć, a jak nie było, to tak się nie nauczyła, i albo na tyłek, albo na rękach, ale szkoła była... No to liczę samo, co przed wojną. Tak. Ale uczniowie nie uciekali przez okno z klasy. Nie było takich rzeczy nie było. Takich rzeczy nie było. No i skończyła się wojna, szkoła nie była skończona, czyli trzeba było dalej kontynuować naukę. Tak, bośmy nie mieli szkoły zakończonej. To my potem chodzili zaś na od pierwszej klasy, a dwa lata minęły, dwa lata, niby te roczniki. I to znowu były klasy łączone. Tak, były łączone klasy. Ale nie było 7 klas, było inne 6 klas. 6 klas. A kto chciał uzupełnić, to musiał uzupełnić w szkole w Wisowie. Tak. W szkole w Wisowie. Dużo was było w klasie? Dużo uczniów było wtedy w klasie? No dużo, bo to były wtedy były liczniejsze. To były 3 roczniki. 3 roczniki. No. Bo ja rodziny były liczniejsze. Każda rodzina miała po 6, 8, nawet 10 dzieci, a teraz nie ma tyle.
Tak, że w klasach to było pełne klasy dzieci. Tak, dzieci było dużo. Dużo lekcji było, jak to dziś mówią, w plenerze. Nauczyciel wychodził z dziećmi na plac szkolny, do lasu. Pamiętam taką lekcję w trzeciej klasie, to jeszcze nie była biologia ani zoologia, bo to było w starszych klasach, ale przyroda. I lekcje nad stawem w Kochanowicach, to były dwie lekcje, które prowadził pan Badora. I poznaliśmy tak, co to jest pantofelek, jak wygląda żaba, jak wygląda dzika kaczka, bo to wszystko na tym stawie było. Jak wygląda trzcina, co jest tatarak. No i zarazem później zapoznał nas z drzewami w lesie, nie? Dzieci byli bardzo zdyscyplinowani. Nie było dyskusji z nauczycielem. Pewnie myśmy rozrabiali. Hałas w klasie, jak to dzieci. W momencie nawet było tak, że ktoś stał na czujce, jak pan pójdzie do klasy. Ale z chwilą, jak już pan wchodził, to zapadała cisza. Była taka cisza, jak makiem zasiał. Nikt nie podniósł słowa i wtedy pozdrawiało się nauczyciela, no i w moich czasach jeszcze chyba do trzeciej klasy obowiązkowo była modlitwa. Zadania, tylko tu był jeden problem. Tu dochodziły dzieci jeszcze z Ostrowa i z obrzeży Kochanowic i nie było światła. Te dzieci wracając do domu jesienią o godzinie 15 czy nawet o 16, to już było ciemno i w domu, no jakie te światło? Albo lampa naftowa, albo karbitowa. I nauczyciele to brali pod uwagę. Oni to rozumieli. Nie było teczek. To myśmy nosili pod pachą, prawda? Bo to było tylko elementarz i tabliczka. No i rysik w kieszeni, albo rysik się złamał. Nie, takie były tłumaczenia. To trochę śmieszne. Dzieci nie miały prawa na wycieczce chodzić tak, o, gęsiego, czy w grupkach. W dwuszeregu zbiórka i dwójkami albo czwórkami, jak była w Gdyni na Deptaku szeroka ulica. Tak, rano myśmy wstali, pan Klepacz przećwiczył z nami, bo myśmy spali w szkole i ze śpiewem. Jeszcze pamiętam taką rzecz, w klasach były ławki, to były ławki najprawdopodobniej już do szkoły tu przywiezione podczas okupacji, bo na bokach jeszcze był stempel. Tam mebel fabryk, coś takiego Breslau. Masa było pomocy naukowych, to też co zostało po wojnie, do lekcji, no, anatomia człowieka, ale to tam było tylko już w siódmej klasie troszeczkę dołączone do biologii. Takie odlewy gipsowe, prawda, układu pokarmowego. Masa to i to w szafach było, nie? Pamiętam z moich czasów, no a tak z pomocami, później te pomoce już napływały. Nie było globusu. Jako przedszkolak byłam w grupie pani Ireny Farys, która grała na skrzypcach i już mnie wtedy ten instrument bardzo fascynował. A że podobno dobrze śpiewałam, musiałam występować na wszystkich akademiach i przedstawieniach. A kontynuacja tego, właściwie tego koncertowania była potem właśnie w szkole podstawowej, gdzie pan Badora również grał na skrzypcach, a był taki przedmiot jak śpiew. A potem to się nazywało chyba muzyka. No i pan Badora grał na skrzypcach, więc następna fascynacja. No i też jako że podobno dobrze śpiewałam, zawsze byłam stawiana na środek klasy, no i musiałam demonstrować to śpiewanie. No i tak to się zaczęło. No to niewątpliwie największą radością zawsze były lekcje w terenie. Pan Badora bardzo często nas zabierał w teren i pokazywał różne bardzo ciekawe rzeczy. Chodziliśmy do lasu, gdzie oglądaliśmy drzewa, liście, korę, poszycie leśne. No wszystko to było po prostu pokazane i bardzo, bardzo te lekcje były ciekawe. Pokazywał nam horyzont z największej górki w Kochanowicach. Także te lekcje były naprawdę bardzo ciekawe i bardzo wiele nam dały, myślę, wszystkim.
My byliśmy, tak jak wcześniej powiedziałam, dziećmi bardzo rozśpiewanymi. Śpiewało się w przedszkolu, śpiewało się w szkole, był ten śpiew. Jak wychodziliśmy na te lekcje takie w teren, to się śpiewało, różne piosenki, na koloniach się śpiewało i cały czas się śpiewało, bo był ten śpiew jakąś taką naturalną potrzebą. Mieliśmy tą wiedzę w ogóle o kulturze muzycznej, o folklorze. No w tej chwili tego dzieciom brakuje i uważam, że muzyka, albo jak tam kto woli, wychowanie muzyczne, czy śpiew, obojętnie jakby tego nie nazwać, to powinno wrócić do szkoły. Właściwie to do tego budynku chodziłam krótko, jako przedszkolak i potem chyba, nie wiem, 2 lata. Pierwsza klasa, druga, nie pamiętam tego dokładnie, ale moje wspomnienia właściwie są związane z nauczaniem w Domu Kultury, gdzie szkoła została przeniesiona na czas remontu tego obecnego budynku. No ale w tej chwili no, budynek oczywiście imponuje swoim wyglądem, bo bardzo dużo się tu zmieniło. Ja pamiętam te drewniane podłogi smalowane jakimś smarem na czarno, jak tyłek się po prostu potknął i przewrócił, no to od razu był usmarowany. Nie wiem, co to była za maść, ale te podłogi właśnie były czymś takim napuszczanym i to tak mi się kojarzy bardzo niedobrze. No a w tej chwili widzę, że wszędzie piękne, lśniące posadzki, czyste ściany i ładne klasy, czyste. Jasne, z nowymi oknami, no super. Patrząc do tyłu, mogę powiedzieć, że wszystkie te lata spędzone w szkole to był taki okres radości, okres spotkania z kolegami, koleżankami, no i też edukacji, który na pewno potem już w późniejszych latach skutkował dobrze, ponieważ poziom wykształcenia, który tutaj zapewniła mi szkoła, był wysoki, a też przykładano dużą wagę do edukacji, ale i do wychowania. Zostają w pamięci te chwile dobre, te radosne, gdzie wspominam to, jak spotykaliśmy się razem na jakichś wyjazdach, czy spotykaliśmy się tutaj w szkole na dyskotekach na przykład, już ostatniej klasy szkoły podstawowej. Także no to pozostają w pamięci, tak jak już mówiłem, te chwile radosne. No, jak chodzi pan do klasy A czy do klasy B? Prawdopodobnie do A. No to przypomnę panu do B. No, czyli rzeczywiście pamięć jest zawodna, ale ja myślę, że z tymi wszystkimi osobami z klasy A i z klasy B wspaniale, żeśmy się tutaj kontaktowali, jak gdyby tworzyliśmy taki zgrany zespół. Także ja właśnie nawet przypominając sobie te osoby, które chodziły i do A i do B, nie dzielę tego jakoś na klasy, także ja myślę, że to było takie towarzystwo i takie osoby, które zawsze będę miło wspominał, bo była to grupa osób, które do dzisiaj się spotykamy, gdzieś się widzimy i zawsze jest mi miło, jeżeli z tymi osobami rozmawiam i się z nimi spotykam. Dla mnie warto jednak teraz, jeżeli już kończymy tutaj tę rozmowę, wspomnieć o dwóch nauczycielach, pani mojej wychowawczyni, pani Hanie Szatniewskiej, to naprawdę do dzisiaj pamiętamy jej jak gdyby tutaj zainteresowanie się naszymi losami w ostatniej szkole, w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Tym, że rzeczywiście tutaj otaczała nas taką opieką, rzeczywiście było to, można powiedzieć, w pełnym takim sposób wychowanie, nie tylko właśnie taki stosunek nauczyciela do ucznia, ale również taki zatroskanie o tym, jak nasza dalsza droga się potoczy. Także tutaj chciałbym to wspomnieć, ale jeszcze też no, żyliśmy w innej rzeczywistości. Nauka religii odbywała się poza szkołą w Salce, ale tutaj też takim wspomnieniem dla mnie bardzo ważnym jest te lekcje religii, które przeżywaliśmy właśnie w Salce katechetycznej z świętej pamięci księdzem Józefem Stachem, który też dla mnie był takim autorytetem. To mnie zaskakuje, że tak naprawdę niewiele się zmieniło. To znaczy też budynek jest ten sam, jednak
pokoje też podobne, chociaż może bardziej przyjazne, bardziej takie kolorowe. Miałem okazję być już w szkole kilka lat temu, jak organizowaliśmy którąś tam rocznicę ukończenia szkoły, już nie pamiętam którą. I właśnie po mszy, a przed taką częścią, powiedzmy, nieformalną, byliśmy w szkole, żeby właśnie wspomnieć stare dzieje. Byliśmy nawet w naszej klasie byłej. To była chyba sala numer 5. Także można było wspomnieć, dzięki temu, że zobaczyło się te miejsca, to od razu wspomniało się nauczycieli, w szczególności panią Anielę Grabińską, z którą zaczęliśmy tutaj pierwsze trzy klasy. Pani Grabińska się naszą klasą zajmowała. Później pani Zofia Grabińska, pani Brewczyńska, która już prowadziła nas do samego, można powiedzieć, uwieńczenia tej szkoły. Także wszystkich wychowawców mieliśmy okazję, nawet jeżeli ich nie było, to mieliśmy okazję powspominać wspólnie. Najwięcej radości myślę, że sprawiały różnego rodzaju jednak akcje, które były związane ze szkołą, ale niekoniecznie były w szkole, prawda? Wycieczki, które na pewno dobrze wspominamy, i te dłuższe, i te krótsze, różnego rodzaju wycieczki też do kina. Były tutaj przyjazdy Filharmonii, o ile się nie mylę, częstochowskie. Także to były takie zdarzenia, które się zawsze z dużą sympatią wspomina. Zawsze bliższe były mi przedmioty ścisłe, w związku z tym, czy przyrodnicze, w związku z tym zawsze matematyka, czy fizyka, chemia i geografia, i biologia mnie interesowały szczególnie. Także te przedmioty, nauczycieli tych przedmiotów ze szczególną sympatią wspominam, ale też takie były moje zainteresowania. Mniej akurat w zakresie humanistyki czy sportu, natomiast ogólnie szkołę bardzo dobrze wspominam, dlatego że uważam, że to był dosyć dobry trening myślenia i poczucia obowiązkowości tego, żeby starać się realizować określone zadania. I bardzo też dobrze wspominam atmosferę tej szkoły. Mimo że czasy to były głębokiego socjalizmu, to atmosfera w szkole była bardzo dobra. Tam w niebieskiej krainie jest jeden śliczny kwiat, jakiego w łez dolinie nie znajdzie cały świat. Ktokolwiek zasmucony jest w swoim życiu czuł, ten będzie pocieszony, gdy szczerze ufa mu.